straszny upał tu w Szklarni dzisiaj. Tak, pod osłonami jest bardzo gorąco. 40 stopni. Widzicie, jak się dla Was poświęcamy? Poświęcamy się. A Wy w zamian za to prosimy, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, piszcie komentarze, nawet te krytyczne, nie? Oj tak, każdy komentarz się wyrzuci najwyżej. Nie, nie będziemy. Nie kasujemy krytycznych komentarzy. Jak widzicie, wokół nas Królestwo Surfini. Znajdujemy się w profesjonalnym ogrodnictwie, bo gdzież by można było znaleźć tyle surfini? Za nami jeszcze jest ich całe morze. Czym się wyróżniają te surfinie? Bo to są takie popularne bardzo kwiaty. Tak, surfinie należą do niezwykle popularnych kwiatów sadzonych na balkonach, tarasach. Należy pamiętać, że surfinia jest to rodzaj petunii. Te popularne petunie ogrodowe charakteryzują się wzniesionym pokrojem, a z kolei surfinie wyróżnia pokrój taki przewieszający, zwieszający, tworzą pędy. Niekiedy są one bardzo długie, te pędy, przez co szczególnie atrakcyjnie wyglądają na balkonie czy tarasie. Do popularnych i chętnie sadzonych grup surfini należy Supertunia Vista. Jest to nowa grupa właśnie surfini, bardzo popularnych, ale także od kilku lat dużym powodzeniem cieszy się grupa Million Bells. One mają nieco drobniejsze kwiaty, ale są całe obsypane. Jest to po prostu morze kwiatów i te rośliny wyglądają niezwykle efektownie. A jakie stanowisko? No bo mówimy tu o balkonie, o tarasie, w cieniu, na słońcu. Przede wszystkim stanowisko słoneczne. Surfinie wymagają obfitego, pełnego nasłonecznienia. Wówczas te rośliny pięknie kwitną. Są całe pokryte morzem kwiatów. Jeżeli kupujemy w takich donicach surfinie, to nie jest to problem, prawda? Tak. Ale w momencie, w którym chcemy ją wsadzić do ziemi, no to musimy zadbać o glebę. Jaką? Powinna być żyzna, próchniczna, przepuszczalna, no i oczywiście zasobna w składniki pokarmowe. To jest warunek powodzenia w uprawie. Dlaczego podlewanie jest takie ważne dla surfini? Bo wiem, że to jest najistotniejsze. Jeśli chodzi o rośliny rabatowe, balkonowe, surfinie mają duże wymagania wodne, a podczas upałów trzeba je podlewać nawet 2 razy dziennie. Czyli rano wcześnie podlewamy oraz wieczorem. Te rośliny po prostu bardzo szybko tracą wodę, wykorzystują tą wodę, po prostu masa liści, tutaj ta roślina sama w sobie jest duża objętościowo, no i potrzebuje znacznej ilości wody. Uwaga, konkurs. Jego regulamin znajdziecie pod filmem. Pytanie brzmi. W 1987 roku pewna japońska firma założyła ogromny dział zajmujący się sprzedażą właśnie surfini. Jak się ona nazywała i z produkcji jakich wyrobów znana była owa firma, zanim zaczęła się zajmować masową sprzedażą kwiatów? Pierwsze 3 osoby, które odpowiedzą prawidłowo, otrzymają nagrody. Są to zestawy, na które składają się preparat Switch zwalczający choroby roślin ozdobnych, pałeczki nawozowe do kwiatów i nawóz do kwiatów Eksplozja Kolorów. Zgadujcie, bo to nic nie kosztuje i niech Wam kwiaty eksplodują. Oczywiście kolorami. Pa, pa. Czy surfinie się nawozi? Nawożenie jest niesłychanie ważne, szczególnie potrzebuje bardzo dużo potasu. Nawozy do surfini można stosować nawet przy każdym podlewaniu. Także bardzo często je nawozimy, szczególnie właśnie, żeby były bogate w ten potas. Wówczas będą nam obficie kwitły. A jak pielęgnować surfinie? Czy na przykład przycina się kwiaty, które przekwitły? Przede wszystkim usuwamy przekwitłe kwiatostany, kwiaty tutaj. Obrywamy pojedyncze te kwiaty tutaj wraz z tą szypułką. Wówczas te rośliny będą nie tylko pięknie wyglądały, ale będą długo i obficie kwitły. A jak się ją rozmnaża? Można z nasion czy z sadzonek? Niektóre odmiany rozmnaża się z nasion, oczywiście można z nasion. Nasiona są bardzo drobne, wysiewa się je zwykle w marcu. I w ten sposób też możemy uzyskać surfinie. Jednak większość surfini rozmnaża się za pomocą sadzonek bądź też metodami in vitro. Takie gospodarstwa jak tutaj jesteśmy najczęściej zakupują sadzonki już ukorzenione z specjalistycznych laboratoriów, gdzie właśnie są one otrzymywane metodą in vitro. A jakie problemy występują przy uprawie? To znaczy one też chorują? Należy zwrócić uwagę na szarą pleśń, bo ona może stanowić tutaj problem.
Czasami pojawiają się także mączniaki. Mączniak prawdziwy może pojawić się na liściach. Wówczas te rośliny są osłabione. Liście zainfekowane patogenem mogą przedwcześnie żółknąć, opadać. Sięgamy najczęściej wówczas po środki grzybobójcze, takie jak Signum 33 WG czy Skorpion. Czy owady również atakują surfinie? Zdarza się, że mogą być atakowane przez mszyce. One stanowią największy problem w uprawie surfini. W tym momencie należy zastosować środek owadobójczy, na przykład Mospilan 20 SP czy Karatezeon 050 CS. Tymi środkami zwalczymy mszyce, jednak polecałbym stosowanie też preparatów naturalnych, takich jak Emulpar, który jest oparty na naturalnych składnikach, między innymi zawiera w swoim składzie olej rydzowy. Jak widzisz, wy widzicie, dowcipów dzisiaj nie będzie. Największym dowcipem będę, jak za chwilę w tej komarnicy tu się znajdę i się przewrócę, tak tu jest gorąco. O, jest ciepło. Litości, litości. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na pewno nie w upale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.